Jesteśmy teraz na osadniku popiołów. Calutki ten obszar, ta płaska powierzchnia, to jest zbiornik osadnika, już zarośnięty trawą. I takie dziwne rzeczy się dzieją w rogu. Co warto powiedzieć, na początku była tu kopalnia piasku podsadzkowego. Tak mniej więcej wygląda. Tutaj są takie pomosty dwa i na końcu takiego pomostu jest studnia, której regulowano poziom wody w tym osadniku. Dokładano, podejrzewam, jakieś deseczki, co by podnieść albo obniżyć poziom wody. To jest drugi pomost. I tam jest jeszcze widoczne takie nie za duże jeziorko. Myślę, żeby się z tego miejsca powoli ewakuować. A tak wygląda drugi pomost z wspomnianym wcześniej jeziorkiem. Mamy takie rury. Jedna jest tu, druga jest tam. Tam mi się nie chce jechać, powiem szczerze, ale przejdziemy sobie, zobaczymy. Zobaczymy do tej studni przelewowej. Jest to składowisko takie buforowe, awaryjne. Gipsu powstałego w elektrowni. Całkiem to fajne formy przyjął. Jakiś kanion. Nie widzę, jak tu ostrość wychodzi, bo świeci mi słońce wyświetlone. Takie sobie. Wygląda tak jakiś kamieniołom. W tej części było domy mieszkalne. Jeszcze jakieś takie elementy. Ewidentnie to był domek. To jest chyba temat na nieco inny odcinek. A trzeba będzie się to wybrać jeszcze raz. No i chyba generalnie to by było wszystko na dzisiaj.